Celina Rosalia Leonarda urodziła się 29 października 1833 roku w zamożnej rodzinie ziemiańskiej Chludzińskich na kresach dawnej Rzeczypospolitej w Antowilu, blisko Orszy, teraz to Białoruś. Rodzice zadbali o to, by otrzymała staranne wykształcenie i wychowanie. Już jako młoda dziewczyna zapragnęła wstąpić do klasztoru wizytek w Wilnie, ale posłuszna woli rodziców i radzie spowiednika w 1853 roku wyszła za mąż za Józefa Bożęckiego, właściciela majątku Ombrzęszczyzna koło Grodna. Było to szczęśliwe małżeństwo, a Celina była dobrą żoną i matką. Urodziła czworo dzieci, z których dwoje, Marynia i Kazimierz, zmarło jako niemowlęta. Celina zajmowała się pracą charytatywną wśród ludności wiejskiej, a w 1863 roku wspierała powstańców, za co znalazła się wraz z kilkutygodniową Jadwigą w rosyjskim więzieniu w Grodnie. W 1869 roku Józef Bożęcki uległ atakowi paraliżu i stracił władzę w nogach. Celina wraz z córkami Celiną i Jadwigą wyjechała z nim na leczenie do Wiednia, które jednak nie przyniosło spodziewanych rezultatów. Przez 5 lat starannie pielęgnowała męża. Na kilka tygodni przed śmiercią Bożęcki podyktował starszej córce Celinie testament, w którym zaświadczył o miłości, bohaterstwie, odwadze i roztropności swojej żony. Po jego śmierci w 1875 roku Celina Bożęcka wyjechała z córkami do Rzymu. Tam znowu zapragnęła życia zakonnego. Poznała generała zmartwychwstańców, księdza Piotra Semenenkę, który stał się jej spowiednikiem i przewodnikiem duchowym. Pod jego wpływem postanowiła wraz z córką Jadwigą, obecnie służebnicą Bożą, założyć żeńską gałąź zgromadzenia, do której należał. Po pokonaniu wielu przeciwności i upokorzeń, zmartwychwstanki zostały zatwierdzone jako zgromadzenie kontemplacyjno-czynne, którego zadaniem było nauczanie i chrześcijańskie wychowanie dziewcząt. 6 stycznia 1891 roku Celina i Jadwiga złożyły śluby wieczyste. Dzień ten jest uważany za początek zgromadzenia sióstr zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa w kościele. Mimo rozlicznych zakonnych obowiązków, Celina była przy starszej córce, również Celinie, gdy rodziły się jej dzieci. Starała się też być dobrą babcią dla swoich 5 wnucząt. Założone przez nią nowe zgromadzenie rozwijało się dynamicznie. Jesienią 1891 roku Celina otworzyła w Kętach, mieście świętego Jana Kantego, pierwszy dom na ziemiach polskich. W skromnej starej chacie początkowo została założona szkoła dla dziewcząt i nowicjat. Było trudno, bo siostrom i ich wychowankom doskwierała bieda, ale już po 4 latach stanął tam klasztor. Matka Celina sama zaprojektowała kaplicę, której ołtarzu znalazła się Matka Boża Ostrobramska, a w witrażach można było zobaczyć patronów Polski, Litwy i Rusi. Budynek klasztoru otacza piękny park, w którym do dziś rosną drzewa zasadzone jeszcze przez założycielkę. Dowodem jej zaradności i wyczucia smaku są zachowane niepowtarzalne szaty liturgiczne, alby uszyte z jej koronkowej sukni ślubnej i dawnego stroju balowego. W Kętach zmartwychwstanki wybudowały szkołę i ochronkę dla dzieci. Stąd wyruszyły do kolejnych placówek, w Częstochowie i Warszawie. W 1896 roku rozpoczęły też pracę apostolską w Bułgarii, a w 1900 w Stanach Zjednoczonych. W 1906 roku Celina przeżyła cios. Nieoczekiwanie zmarła jej córka Jadwiga, współzałożycielka zgromadzenia i najbliższa współpracownica, która miała poprowadzić dalej rozpoczęte dzieło. Mimo podeszłego wieku matka Celina pełniła nadal obowiązki przełożonej generalnej. Zmarła w Krakowie 26 października 1913 roku. Pochowana została obok swojej córki w Kętach. W 1937 roku doczesne szczątki Celiny i Jadwigi zostały przeniesione do krypty pod kaplicą klasztoru w Kętach, a w 2001 roku do sarkofagu w kościele świętej Małgorzaty i Katarzyny w Kętach. Za życia matki Celiny powstało 18 domów, w których pracowało 214 sióstr zmartwychwstanek i 16 związanych z ich duchowością zgromadzeń świeckich apostołek zmartwychwstania. W roku jej beatyfikacji w 54 domach w Polsce, Anglii, Argentynie, Australii, Kanadzie, Tanzanii, Stanach Zjednoczonych, we Włoszech i na Białorusi pracowało 512 sióstr oraz 322 apostołki. Siostry wykonują wiele posług,
Między innymi pracują jako nauczycielki, wychowawczynie, katechetki, zakrystianki, organistki, animatorki oazowe i pielęgniarki. Proces beatyfikacyjny matki Celiny rozpoczęto z inicjatywy papieża Piusa XII w Rzymie w 1944 roku. Dekret o heroiczności cnót podpisał święty Jan Paweł II w 1982. W 2002 roku w Krakowie przeprowadzono proces dotyczący domniemanego uzdrowienia po ciężkim wypadku Andrzeja Mecherzyńskiego Wiktora, prawnuka matki Celiny w piątym pokoleniu. 16 grudnia 2006 roku Benedykt XVI podpisał dekret zatwierdzający uzdrowienie dokonane za jej przyczyną. 27 października 2007 roku w rzymskiej bazylice św. Jana na Lateranie matka Celina Bożęcka została ogłoszona błogosławioną. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty obdarzyłeś błogosławioną Celinę niezwykłą czcią wobec tajemnicy paschalnej i dałeś jej łaskę pełnienia Twojej woli. Spraw za jej przykładem i wstawiennictwem, abyśmy idąc wiernie za krzyżem Twojego Syna, stali się uczestnikami Jego chwalebnego zmartwychwstania, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Chrystus.